W zasadzie było tak, powinnam przepracować 40 lat, a przepracowałam tylko 20 lat z uwagi na to, że dzieci były bardzo chore i wymagały opieki. Moją pierwszą pracą zawodową to była szkoła, także byłam około 2 lat jako sekretarka w tejże właśnie szkole. W międzyczasie pracowałam również w klubie sportowym Olimpia. Ostatnie lata w aptece, a później już nie mogłam pracować, bo musiałam opiekować się moimi rodzicami, a później mężem. Po prostu jestem tylko na środkach przeciwbólowych i korzystam tylko z poradni bólu, bo po prostu lekarz powiedział, nie wymieni mi ani kolana, ani kręgosłupa. Ja jestem już przeszło 4 lata po wdową i mogę porównać, jak mi minęły 2 lata. Pierwsze 2 lata po śmierci męża było bardzo źle i jak przebiegały i teraz nadal przebiegają dalsze lata. To jest po prostu dzień do nocy. Po prostu nie da się porównać. Po prostu mogę tylko krótko powiedzieć, chce mi się żyć jak najdłużej. Boli, nie boli, ale jestem naprawdę szczęśliwa, bo jestem tak otoczona młodymi osobami, ten krąg tych osób i to dzięki pani Nataszy. Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się wiele lat temu. W gimnazjum brałam udział w różnych akcjach pomocowych. Pomagałam pani Ewie w ewentualnie jakichś drobnych takich sprawach codziennych, wykupienie recepty czy jakieś tam drobne zakupy, ale nasza relacja generalnie polega na śmieszkach, na spotykaniu się przy kawce, herbatce. Raz przechodziłyśmy na dietę nawet wspólnie i to nie wyszło. Tutaj głównie chodzi o takie towarzyszenie, o spędzanie wspólnie chwil, o przeżywanie wszystkiego. No jest super, jest taką moją zastępczą babcią. I ja bardzo dużo czerpię z udziału w tej fundacji, bo właśnie dzięki temu, że tutaj z panią Ewą się spotykamy, mogę nabrać takiego dystansu do życia, mogę właśnie też dużo się nauczyć i chyba ja więcej czerpię z tego tutaj. O, nie. Nazywam się Ewa Czarkowska, 24 grudnia skończę 92 lata i uczestniczę w projekcie usługi społecznej i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania od kwietnia 2017 roku. Nazywam się Natasza Jackiewicz i od kilku lat zajmuję się wolontariatem. Obecnie opiekuję się panią Ewą, pomagając jej w codziennych czynnościach.